W Niemczech szaleństwo, że Robert Lewandowski nie dostał złotej piłki. Mało tego, szef Bayernu Monachium chce dzwonić do prezydenta FIFA. Nieprawdopodobna sytuacja. To już się nawet robi afera, także szef. Bayernu Monachium, nie kibice, dziennikarze i tak dalej, tylko szef Bayernu Monachium chce dzwonić do prezydenta FIFA, żeby właśnie przyznano Złotą Piłkę Robertowi Lewandowskiemu. No właśnie dzisiaj więcej na temat tego szaleństwa, co mówi szef Bayernu Monachium, czyli Karl-Heinz Rummenigge, no o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę. Nowy filmik. No, muszę powiedzieć, że robię film na temat Roberta Lewandowskiego, ale nie zdawałem sobie sprawy, że nawet może tak się cała ta historia po prostu yy, zakończyć, czy po prostu obrócić się w taką sytuację. Oczywiście, my eksperci, tak, znaczy eksperci, ja może nie jestem ekspertem, ale jakby środowisko piłkarskie, dziennikarze, eksperci i tak dalej, mówiliśmy, że Robert Lewandowski jest poszkodowany. No, my, bo ja też jestem dziennikarzem skromnym, jakimś małym, tak, może nie jestem jakimś ekspertem. Natomiast właśnie szef Bayernu Monachium, Karl-Heinz Rummenigge jest oburzony tym, że Robert Lewandowski nie dostał złotej piłki. Chce nawet dzwonić do tutaj właśnie szefa FIFA, no rzecz, prezydenta FIFA, no też szefa faktycznie FIFA. No i co mówi tutaj Karl-Heinz Rummenigge? On powiedział w ten sposób, tutaj zacytuję jego wypowiedź, dla Bilda powiedział w ten sposób, Robert Lewandowski ma fantastyczny sezon, strzelił 34 gole w Bundeslidze i 11 w Lidze Mistrzów być może to najlepszy sezon w karierze. Niestety, Franz Futbol postanowił nie przyznać za ten rok złotej piłki, co może nie być do końca sprawiedliwe. Lewandowski zasłużył na nią, tak właśnie powiedział właśnie Karl-Heinz Rummenigge i okej, okay, tak? Natomiast szokująca jest kolejna wypowiedź, którą zaraz zacytuję, cytuję być może znowu będziemy musieli porozmawiać z FIFA, w końcu musi istnieć jakaś możliwość przyznania złotej piłki najlepszemu zawodnikowi na świecie wszystkie najważniejsze ligi z wyjątkiem francuskiej są rozgrywane do końca, mógłbym porozmawiać z Gianni Infantino żeby przekonał France Football do zmiany decyzji albo żeby FIFA zorganizowała plebiscyt sama, tak właśnie powiedział Karl-Heinz <laughs> to jest dosyć ciekawa sytuacja to już wyobrażam sobie tak Szef Bayernu, prezes Bayernu chwyta za telefon i mówi: Słuchajcie, przywróćcie szybko po prostu tą piłkę, bo nasz zawodnik Robert Lewandowski musi dostać tą piłkę. No chyba tak, tak to nie działa, tak? Zresztą e, Niemcy zawsze są tacy dyplomatyczni, tacy porządni i tak dalej. Pamiętam, jak kiedyś Robert Lewandowski skrytykował władze Bayernu Monachium za zbytnią opłyszałość, jeśli chodzi o transfery. E, też na przykład mówił Robert Lewandowski na temat finansów, że jednak na tych lepszych zawodników trzeba za, za tych lepszych zawodników więcej zapłacić, jeśli chodzi o transfer, e, że trzeba po prostu pensje im wysokie zapłacić, tak? A władze Bayernu mówią, niech się Robert zajął, nie tym, co się po prostu zajmuje, a zarządzanie klubu pozostawi nam, tak? Więc tam nie można by było w żaden sposób. No chyba no dla dobra, mówi klubu, tak? Jakiekolwiek zawodnik powie, no, że powinny być większe finanse, sprowadzić lepszych zawodników. Zwłaszcza, że Bayern Monachium jakby maksymalną kwotę, którą wyda na transfer, to było 80 milionów euro. Tak, No nie mówię, żeby być w tym szaleństwie transferowym ale wiecie, oni zawsze są tacy po prostu porządni. A tutaj co ja widzę, tak, że co będzie dzwonił do szefa po prostu e, e, po prostu FIFA, tak, żeby, mógłbym porozmawiać z Gianni Infantino, żeby przekonać, przekonał France Football, e, tak, e, e, i właśnie tutaj, czekaj, czekajcie, bo uleciało, uciekło właśnie, mógłbym porozmawiać z Gianni Infantino, żeby przekonał France Football do zmiany decyzji, albo żeby FIFA zorganizowała plebiscyt sama, tak właśnie powiedział Karl-Heinz e, Rummenigę. Tutaj warto wspomnieć, że Karl Heinz Rummenigę, on sam dwukrotnie został właśnie laureatem Złotej Piłki w 1980 i 1981 roku. Wtedy, tak naprawdę, to była nagroda dla najlepszego piłkarza w Europie. Natomiast ostatnim takim zawodnikiem w który zdobył złotą piłkę, to był Mattia Summer w 1996 roku. On był, był zawodnikiem Borussii Dortmund, jeśli się nie mylę. tak. No właśnie, tutaj szokująca sprawa, tak, że prezes Bayernu wątpię, wątpię, żeby po prostu prezes Bayernu czy szef Bayernu miał aż takie wpływy. No, jest silną no, personą na pewno, tak, ale nie przywrócą praktycznie tej złotej piłki, no. dlatego że Bayern Monachium tego chce. Tak? To jest decyzja, która została podjęta już i ona nie, zosta nie zostanie praktycznie cofnięta. Oczywiście, Robert Lewandowski może zostać wyróżniony, tak? na przykład, może się odbić, odbić jakaś gala FIFA i tak dalej, czy jakaś inna nagroda, e, jakieś inne po prostu. Tak? Natomiast to też ma inny charakter. No, jeżeli coś pojawi się jakaś gala, czy po prostu w miejsce praktycznie tej Złotej Piłki, no to będzie taki substytut, ale Złota Piłka ma swoją wymowę. No, to tak samo, jak mamy, powiem w ten sposób, mamy Oscary w branży filmowej i jakieś tam nagrody po prostu lokalne, czy regionalne, tak? Czy, czy po prostu mniejsze, większe? No taki, tak w sporcie, tak? W sporcie najważniejszy jest praktycznie medal na igrzyskach olimpijskich. Może nie w piłce nożnej, ale w ogólnie w tych innych sportach, tak? Na to zawodnicy trenują praktycznie całe życie, do tego się przygotowują, nawet Mistrzostwa Świata, czy Mistrzostwa Europy do tego przygotowują po to, żeby zdobyć Igrzyska Olimpijskie. No W piłce no, że troszeczkę inaczej to wygląda, tak? Może mistrzostwa świata, czyli Liga Mistrzów, tytuły mistrzowskie w danym kraju, natomiast no, szokujące jest to, że praktycznie prez, szef tego klubu chce po prostu tak wpływać, zadzwonić, powiedzieć tak, że trzeba z nimi porozmawiać. Nie, nie, słuchajcie, Gianni, słuchaj, musisz po prostu przywrócić tą nagrodę, bo jednak nasz Lewy musi po prostu zdobyć tą złotą piłkę. No to jest zaskakująca dosyć informacja. Zwłaszcza, że mówię, ten, tak, ten porządek taki niemiecki to zaburza. No bo, czy na przykład my w Polsce wiemy o tym, że co ta piłka nie zostanie przeznaczona. My jakieś składamy pisemne, tak, nie wiem, protesty, listę, podpisujemy się, 100 tysięcy kibiców w Polsce podpisało się za tym, żeby Robert Lewandowski otrzymał tą piłkę, żeby przywrócić. No nie, nie miałoby to dużego znaczenia. Nawet jeżeli Karl Heinz Rummenigge po prostu tego chce, żąda, tak, nawet nie ma to dużego Znaczenie po prostu bo to jest decyzja. Nawet, nawet jeżeli by zmieniono tą decyzję, tak? No to jak wyobrażacie sobie, nie, nie, nie to się pomyliśmy, słuchajcie, jednak nie, po prostu wygupiliśmy się. Yy, jednak złota piłka przywracamy, tak? Bo ha Karl Hańcus, Mojgę zadzwonią. No to sam fakt, to po prostu wygląda. Moim zdaniem, odbędzie się pewnie jakaś inna gala, jakaś inna po prostu nagroda. Można powiedzieć, że to będzie jakiś substytut. Nie wiem, czy tak będzie, ale pewnie tak będzie. Nie wiem, ale znaczy nie, nie ma takiej informacji jeśli chodzi o media, ale tak, tak się domyślam pewnie bo będą naciski i tak dalej, że e, ze strony różnych klubów, że mimo wszystko powinna mi się odbyć taka e, nagroda. Bo pamiętajmy też jedną rzecz, to też po prostu jest e, korzystne dla klubów piłkarskich, ponieważ e, takie nagrody podnoszą wartość zawodniku. Może w przypadku Roberta Lewandowskiego nie ma to dużego znaczenia, bo e, taka nagroda po prostu jego wartość nie ma znaczenia, bo on będzie i tak grał praktycznie do końca kariery. Może nie swoje tak do 2023 roku będzie grał w Bayern Monachium może potem pójdzie dzień-dziej. Natomiast takie nagrody niewątpliwie też po prostu podnoszą wartość zawodnika i też prestiż danego klubu. Zobaczmy sobie na przykład, jeśli chodzi o Borusję Dortmund, że Borusja pozyskuje wielu młodych piłkarzy, gdzie jest na przykład odwrotny trend. Piłkarze z Anglii przyjeżdżają do Borusji Dortmund, bo wiedzą, że będą mieć tam, będą mogli systematycznie występować, będą grać, mogą się wypromować i pójść jeszcze do lepszych klubów, do Realu, do Barcelony, czy do innego po prostu klubu, tak? Chociaż Borussia to też jest bardzo dobry klub ale jest tendencja odwrotna, a na przykład wielu młodych piłkarzy niemieckich właśnie robi odwrotnie, wyjeżdżają z Bundesligi do ligi angielskiej czy na przykład do Francji, Draxler do PSG czy Timo Werner do Chelsea, tak. Więc Borussia Dortmund podąża inną drogą. Tak samo tutaj może być sytuacja, że właśnie taka nagroda, jeśli chodzi o Bayern Monachium klub przyniesie splendor i klubowi będzie łatwiej po prostu pozyskać zawodnika, bo też powiedzmy sobie wprost, pieniądze mogą kluby położyć mniej więcej takie same, mogą zagwarantować, że zawodnik będzie występował, będzie grał, jednak prawda jest taka, że to po prostu wszystko i tak się sprawdzi w praktyce, tak. Co z tego, że wiadomo, że pozyskać zawodnika, to będzie się mówiło, no tak, dostaniesz samochód, dom, w ogóle tam opiekę, mnóstwo pieniędzy, ile chcesz, kupimy cię i tak dalej, a potem się okaże, że po prostu przyjdzie trener, zmieni się trener, zmieni się koncepcja i ten zawodnik nie będzie występował, tak. Coraz częściej tak zawodnicy, no ci, co są po prostu po prostu może rzeczywiście po prostu w ten sposób patrzą tak na przykład Halan, tak mógłby wybrać inny kierunek Jadon Sancho tak tutaj teraz mieliśmy też po prostu kolejnego zawodnika który przecież Bayern Monachium pozyska z Manchesteru City także tutaj rzeczywiście ci zawodnicy w ten sposób myślą tak na, na, na temat regularnej gry no bo to praktycznie to jest śmierć dla zawodnika śmierć po prostu piłkarska jak nie, mo, nie może grać występować co z tego że pójdzie w wieku 18-19 lat do Manchesteru City kosmiczne pieniądze czek tak, po prostu pieniądze tygodniówki, kupi sobie Lamborghini, Ferrari, a potrzebuje po prostu gry i to dla swojej kariery i też da jeszcze większych pieniędzy, chcę po prostu zarabiać. Na przykład Alaba. Przedstawiłem po prostu jego historię też na moim kanale, który od kilkunastu lat praktycznie występuje w Bayernie Monachium. On sobie zrobił taką pozycję, taką renomę, że teraz ma kontrakt, trwają negocjacje, czy przedłuży kontrakt z Bayernem Monachium, a im zainteresowane stały wianusze klubu, ponieważ on udowodnił swoją jakość. To jest świetny piłkarz, bardzo inteligentny, potrafi grać na wielu pozycjach i na pewno Barcelona by go pozyskała. Tak samo tutaj, kurczę wypadło mi to nazwisko, był taki zawodnik, który też po prostu był w Bayernie Monachium, przyszedł teraz praktycznie tutaj do Barcelonę, no zapomniałem, możecie napisać w komentarzach z tym Irokezem właśnie, tak, że też po prostu w Bayernie Monachium świetnie się prezentował, no i go Valverde po prostu pozyskał, wziął go do, 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 do Barcelony, tak. Także tak wygląda sytuacja. Napiszcie w komentarzach, czy to nie jest przesada, jeśli chodzi o Karla Heinza Rummenigge, tak, który chce po prostu chwytać za telefon, czy chce przyznać. No też Robert Lewandowski jest świetnym piłkarzem. Niewątpliwie ten początek, czy te półrocze, to jest w jego wykonaniu, ale bez przesady po prostu no Robert Lewandowski nie jest pępkiem świata, żeby dla niego specjalnie przewracać tę nagrodę. Ja oczywiście cieszyłbym się, tak, cieszę się, jak gdyby, jeśli chodzi o sukcesy Roberta Lewandowskiego, bo to też jest Polak, reprezentuje nas Polskę. Gdyby z tą piłkę zdobył, to świetna sprawa. Natomiast to nie może być tak, że bo Robert Lewandowski ma świetny sezon? Może sezon życia, tak? No, trzeba przywrócić do nagrodę. To jest decyzja już, która została podjęta nie tylko dla Bajarny Monachium, nie tylko dla Roberta Lewandowskiego, ale dla wszystkich Lig. Tak, i tak wygląda sytuacja. Chociaż wiele osób mówi, że to jest kontrowersyjne, bo Liga Francuska nie gra, tak, więc nie można byłoby ocenić, dlatego niektórzy mówią w ten sposób, jakby krytycy tego, że odwołano to tą piłkę, już pomijając kwestię Roberta Lewandowskiego, że gdyby liga Francuska grała, a na przykład jakaś inna liga, załóżmy liga włoska czy po prostu niemiecka nie grała, to wtedy zostałaby przyznana złota piłka, tak? No jestem ciekaw, czy rzeczywiście taka teoria by się sprawdziła. Czyli takie po prostu jakby myślenie pod kątem swojej ligi. Aczkolwiek no nie że czy, tak, czy Neymar, czy pewnie któryś z zawodników z PES żeby był bliski zdobycia tej złotej piłki, niespowiedziane, tak, żeby od razu zdobył złotą piłkę. To wszystko dzisiaj, ale pamiętajmy też na końcu o jednym. Tak, złota piłka nie gra, jednak grają nogi, po prostu i głowa i umysł zawodnika, więc no, nieważne są po prostu tutaj te nagrody yy, około piłkarskie za, za grę piłki nożnej, tylko najważniejsze są trofea, później w gablotach. To wszystko dzisiaj, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.